Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself i witam was w serii pytań i odpowiedzi. Ostatnio dostałem pod jednym z nagrań komentarz od użytkownika pradawny Alcominz, tak to się czyta, mam nadzieję. I w zasadzie z tego, co tutaj czytam w komentarzu, to również Damian, także pozdrawiam cię, Damian. Pytanie dotyczy zagadnienia miłości, jest troszeczkę złożone, więc nie rozwlekając się tutaj za bardzo, po prostu przeczytam komentarz i przedstawię wam tutaj treść i swoją własną wypowiedź, także zapraszam serdecznie do oglądania. Mam pytanie trochę złożone, ale bardzo dla mnie istotne. Jak ma się czakra serca do miłości do siebie? Otwieramy ją również afirmacjami. Kocham siebie i tak i tym podobne. Czy można kochać, akceptować siebie, a mieć zamkniętą czakrę serca i na odwrót? Czy to idzie w parze? Czy są jakieś poziomy miłości do siebie innych? Czy jak moja partnerka nie akceptuje i nie kocha siebie, to czy w żadnym stopniu nie może kochać innych? W takim razie co ona czuje, gdy mówi, że mnie kocha? Co czuje większość ludzi na świecie sądzących, że kochają swoje połówki? 5% prawdziwej miłości, nie licząc początkowego zauroczenia? Ja od pół roku regularnie afirmuję miłość do siebie i mam wrażenie, że czasem kocham siebie i innych, a czasem po prostu nie. To możliwe? Jest jakaś różnica między miłością a akceptacją? Może ja jeszcze siebie nie kocham, a tylko akceptuję. Nie wiem, paruje mi głowa. Sorry za zagmatwanie. Pozdrawienia również od Damiana. To jest super pytanie. W zasadzie to jest komentarz złożony z dużej ilości pytań. Myślę, że wiele osób zastanawia się nad tym. Ja również się kiedyś nad tym zastanawiałem. Także myślę, że tutaj skorzystacie z mojej wypowiedzi, ponieważ ja już to sobie poukładałem w głowie. I wiem, jak to wygląda u mnie. To nie znaczy, że tak musi być samo u was, choć myślę, że będzie bardzo podobnie. I w zasadzie to jest tylko i wyłącznie filozofia uwzględniająca egzystencjalną część nas samych, zwanej miłością. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek ktokolwiek to definiuje i czuje. Zaczniemy sobie od samego początku. Jak ma się czakra serca do miłości do siebie, otwieramy ją również afirmacjami, kocham siebie i tym podobne. Czakra serca odpowiada za miłość bezwarunkową i w zasadzie to nie jest tylko taka miłość bezwarunkowa, będąca jakimś romantycznym wyobrażeniem, że musisz akceptować wszystko, jak ktoś będzie chciał cię skrzywdzić, to masz to akceptować, albo że to akceptujesz, albo jak ktoś wyceluje pistoletem w twoją głowę, to że masz się po prostu poddać i ulec i w ogóle. Nie, to nie jest tak. Czakra serca odpowiada za relację ciebie do świata zewnętrznego. To jest taka relacja pomiędzy tobą a światem zewnętrznym. Taka intymna więź. To, co się dzieje pomiędzy tobą a rzeczywistością zewnętrzną, w sensie ludźmi dookoła ciebie i w ogóle rzeczywistością samą w sobie. Czakra serca przede wszystkim odpowiada za ten aspekt człowieczeństwa, to znaczy tego, że jesteśmy ludźmi. Dlatego jest to głównie miłość bezwarunkowa, jaką my charakteryzujemy w człowieczeństwie. Ludzie to charakteryzują, tak? Zwierzęta, nie wiadomo, tak, jak to wygląda. Czy zwierzęta mają czakry? Czy zwierzęta medytują i rozwijają własną świadomość? Ja tego nie wiem. Myślę, że wy też tego nie wiecie. Mówi się, że to ludzie są tym najwyżej rozwiniętym gatunkiem na Ziemi i to oni są najwyżej świadomi, tak? Myślę, że coś w tym jest i w zasadzie nie mam ochoty teraz tego kwestionować. Natomiast tutaj przy czakrze serca należy zwrócić uwagę, że ta miłość to nie jest tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, ten romantyczny rysunek, ale to jest relacja, to jest wymiana, to jest harmonia, to jest poczucie przepływu i odpływu i nie trzymania się niczego, w sensie, że nie trzymasz w sobie urazy, nie trzymasz w sobie jakiegoś tam smutku, czy jakiejś takiej złości i wątpliwości, nie trzymasz tego w sobie. I gdy czakra serca jest otwarta i w pełni zharmonizowana, to po prostu po ciebie przepływa, tak? Przepływa po tobie, spływa z ciebie. Nawet jak się wkurzysz, zdenerwujesz, ktoś cię zrani, to ty to poczujesz, ale to się uleczy i to odejdzie od ciebie. To będzie takie chwilowe doświadczenie, nie w przypadku jak niektórzy ludzie mają poblokowane czakry, to po prostu trzymają to w sobie i długo ich to trzyma, tak w zasadzie. I ta miłość objawia się poczuciem
takiej lekkości, takiego spokoju, takiego poczucia wdzięczności, którego w zasadzie nie trzeba jakkolwiek opisywać. To jest po prostu spokój. To jest taka również równowaga emocjonalna. Pytanie numer dwa. Czy można kochać, akceptować siebie, a mieć zamkniętą czakrę serca i na odwrót? Czy to idzie w parze? To idzie w parze. Jak nie kochasz siebie, to masz czakrę serca zamkniętą. I w zasadzie będziesz czuł bardzo nasilone objawy napięcia w klatce piersiowej. Będziesz czuł różnego rodzaju uzależnienia od niektórych środków, między innymi od cukru, czy palenia papierosów też. Oraz negatywne myśli. Negatywne, oceniające myśli, które będą krytykować ciebie oraz będą krytykować innych ludzi, ponieważ to, co wewnątrz, to na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, czakra serca odpowiada za relacje, czyli taką wymianę, tak? I tak samo jak traktujemy siebie, tak później traktujemy innych ludzi. Więc to idzie w parze. To po prostu idzie w parze. Czy są jakieś poziomy miłości do siebie i innych? Poziomy miłości. Zabawne. Powiem tobie, że i tak nie, to zależy. Miłość jest wszystkim. Cała rzeczywistość jest miłością, ponieważ wszystko jest jednością. I to jest ta miłość egzystencjalnie fundamentalna, zbudowana z czystej jaźni, czy świadomości, czyli z niczego w zasadzie. I teraz jest jeszcze ta część formy rzeczywistości, czyli cała materia, która się uzewnętrznia i wypełnia, i to jest wszystko, tak? Przedmioty materialne, znaczy ciała, myśli, emocje, uczucia, wszystko inne. I istnieją tak jakby w nas takie stopnie rozpoznania tego, czym jest miłość, czym jest jaźń. I tutaj dla mnie idealnym odzwierciedleniem tego są poziomy świadomości z mapy poziomu świadomości Davida Hawkinsa. I myślę, że tutaj no, nie ma sensu, przynajmniej ja nie widzę w tej chwili sensu wynajdować jakichś innych, nowych poziomów świadomości, jeżeli to wszystko to jest jedno i to samo. Chyba że ktoś by chciał sobie, nie wiem, stworzyć jakąś nową podziałkę od zera do nieskończoności i sobie tak podzielić i nazwać jakoś inaczej. Powodzenia, może to zrobić. Zresztą ludzie to robią i dlatego taka ilość filozofii nam się buduje. Tak w zasadzie każdy mówi o tym samym, innymi słowami. Nam się wydaje, że to jest coś innego, to jest jedno i to samo. Ha, poszło. Czy jak moja partnerka nie akceptuje i nie kocha siebie, to czy w żadnym stopniu nie może kochać innych? Będzie miała z tym problem, chyba że będzie miała niskie poczucie własnej wartości i przykładowo będzie chciała zadowalać innych ludzi i będzie miła dla nich i uległa, ale to nie będzie miłość, to będzie kompensacja niskiego poczucia wartości poprzez bycie miłym dla innych, tak? Takie nieszczere bycie miłym dla kogoś, bo jak szczerze jesteś dla kogoś miły i chcesz dla niego dobrze, to robisz to bez przywiązania, to jest dla ciebie naturalne, nawet o tym nie myślisz. A jak się do tego przywiązujesz, to chcesz mieć z tego jakąś korzyść i przykładowo jesteś dla kogoś miły, żeby on ci to odwzajemnił, tak? I też można się tak uzależnić, albo manipulować ludźmi. Albo jesteś dla kogoś miły, no bo mówiłem, chcesz wyjść na dobrego człowieka, tak? Ale to jest takie no, moim zdaniem trochę sztuczne na siłę. Ale nie chcę też o tym mówić teraz w tym wideo. W takim razie, co ona czuje, gdy mówi, że mnie kocha? Spytaj jej, co ona czuje, gdy mówi do ciebie, że cię kocha. Idź ją spytaj. Najprostsza forma uzyskania odpowiedzi. Powiedz do niej, kochanie, że jak mówisz do mnie, kocham cię, to co czujesz wtedy? A ona ci powie, bo kobiety w zasadzie lubią rozmawiać. Chyba wszystkie, tak myślę. Nie chcę generalizować, ale jeszcze tak w zasadzie nie spotkałem takiej kobiety, która nie chciałaby rozmawiać o tematach uczuciowych. Chyba że, no nie wiem, będzie miała jakąś blokadę albo problem, to wtedy warto jest porozmawiać o tym po prostu. To czuje większość ludzi na świecie sądzących, że kocha swoje połówki. 5% prawdziwej miłości, nie licząc początkowego zauroczenia. Brawo! To czuje większość ludzi na świecie, którzy nie rozwijają się duchowo. Bo słuchajcie, związek kobiety i mężczyzny to jest tak naprawdę unia wewnętrznej jedności naszych części świadomej i podświadomej. Związek, unia, jedność, kobieta, mężczyzna, świadomość, podświadomość. My to reprezentujemy na co dzień, my tym jesteśmy. Po co się bierze ślub? Ślub jest symbolem reprezentacji jedności dwóch połówek, będących odzwierciedleniem dualizmu naszego życia.
jeżeli ludzie nie rozwijają się duchowo w związku, no to po co ci związek w ogóle? Ja osobiście uważam, że celem budowania związku jest wspólny rozwój duchowy. Jeżeli tego nie ma, no to słabo będzie. Będzie słabo, naprawdę. Ja mówię szczerze, ja znam ludzi, znam związki. Te najbardziej takie głębokie związki to są związki, które oparte są na jakichś fundamentach duchowych. Może niekoniecznie jest to wiara w jakąś religię, niekoniecznie jakieś rytuały, niekoniecznie jakaś forma takiego nonszalanckiego rozwoju, ale jest tam ukryta głęboka duchowość i to są najlepsze związki po prostu. No tak, no ludzie przywiązują się do siebie, potem nie chcą się rozstawać, bo się boją albo nie chcą wyjść przed innymi ludźmi, bo się wstydzą. Wiecie, nie chcą dać sobie tego poczucia gorszości. Ludzie się przywiązują też do siebie, bo tak jest łatwiej żyć wspólnie. A, nie chcę się tutaj wypowiadać, to też jest temat na w ogóle inny film. Ja od pół roku regularnie afirmuję miłość do siebie i mam wrażenie, że czasem kocham siebie i innych, a czasem po prostu nie. To możliwe, tak, to jest możliwe. Będziesz czasem siebie kochał, a czasem siebie nie będziesz kochał. Dlaczego? Ponieważ twój umysł jest zbudowany z części i twój umysł jest pofragmentaryzowany. Więc twój umysł coś robi, potem inna część to ocenia, kolejna część stara się robić coś lepiej, inna część nie jest pewna siebie, jeszcze inna część ma poczucie wszechmocy i wszechwładzy, jeszcze kolejna część myśli, że jest oświecona, a jeszcze kolejna twierdzi, że to wszystko to tylko durnoty i filozofia i lepiej się wziąć do roboty i takie fragmenty nam się robią w głowie. A miłość to jest całość. Miłość to jest poczucie bytu, całości, tego wszystkiego naraz. Jaka jest różnica pomiędzy miłością a akceptacją? Miłość jest wszystkim, akceptacja jest tym, co jest, więc w zasadzie nie ma żadnej różnicy. Może ja jeszcze siebie nie kocham, a tylko akceptuję. Spytaj siebie. Nie wiem, paruje mi głowa. No ja się tobie nie dziwię, jeżeli masz taką ilość wątpliwości i twój umysł po prostu skacze między koncepcjami, które można rozumieć tylko i wyłącznie w formie dualistycznej, kontrastując ze sobą różne zestawy przekonań. No to tak, no będzie ci parować głowa, słuchaj. Takie jest już nasze życie, dlatego miłość jest taka cudowna. Bo miłość po prostu jest i wtedy nie trzeba myśleć. Wiecie, nie pomylcie miłości z emocjami, uczuciami, przyjemnością. Ani koncepcją. Pamiętajcie, nie pomylcie miłości z uczuciami, z emocjami, z przyjemnością, ani z przywiązaniem, ani z koncepcją. Pamiętajcie. Bo założę się, że wasz umysł stworzył sobie wyobrażenie miłości jako czegoś idealnego, romantycznego, uczuciowego, emocjonalnego, przyjemnego, ciepłego, fajnego. A miłość jest po prostu świadomością. Świadomością jedności wszystkich dualizmów. Zła, dobra, cierpienia, przyjemności, śmierci i życia. Tym jest miłość. Miłość nie dzieli. To nie znaczy, że mamy teraz się wszyscy zamknąć, bo skoro nie dzieli, to nie wolno używać słów, nie? No, możemy używać słów, bo bez nich nie jesteśmy w stanie żyć. Ale w zasadzie najlepiej jest odkrywać miłość po prostu w ciszy, medytacji. Osoba, która kocha, może kochać nawet w samotności, będąc samemu ze sobą, więc możecie w ten sposób odkrywać miłość. Przez medytację najlepiej. Uważność, bycie. I zadawanie sobie pytań, czym jest miłość dla mnie, czym jest dla mnie miłość, czym jest dla mnie miłość. Ja pamiętam, miałem takie doświadczenie w moim życiu, gdzie byłem bardzo mocno rozczarowany tą miłością zewnętrzną. Gdzieś tam zawsze miałem problemy z akceptacją, czy tam z tym, czy z tamtym, żeby znaleźć sobie dziewczynę, wiecie, bo byłem wiecznie zakompleksiony. A jak już schudłem, to no i zacząłem jakoś wyglądać jak człowiek, to i tak część tych problemów ze mną zostały. I pewnego dnia usiadłem sobie na górce, na skarpie u mnie za domem i mówię, kurczę, czym jest ta miłość? I tak wakowałem ten temat chyba przez tydzień i w końcu poczułem takie otwarcie w moim sercu i taką wolność. Taką wolność, totalnie taką po prostu poczucie przepływu, że wszystko jest takie, jakie jest i to jest miłość. I przestałem zadawać takie wątpliwe pytania i zdałem sobie sprawę, że to jest ta miłość, której
szukałem. To jest to. Naprawdę. Ciężko jest dać wam gotową odpowiedź, bo umysł będzie chciał się jej złapać i znowu sobie stworzyć wyobrażenie. A miłość to jest nasze bycie. Tutaj. Tu i teraz. Świadomość tego. I uziemienie w tym. Takie totalne. I brak wątpliwości w tym. To jest miłość. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to pytanie. Jeszcze prawdopodobnie w piątek będzie wideo i przez najbliższe tydzień albo dwa nie będzie filmów, ponieważ jadę na święta do moich rodziców, chyba że uda mi się zabrać aparat. No w zasadzie tak go zabiorę. I tablet, jakoś uda mi się zmontować coś na tablecie, to wtedy coś wrzucę, ale jakby nie było filmów przez najbliższy tydzień, półtorej, to... No nie zdziwcie się po prostu. Ja będę w święta u moich rodziców odpoczywał, więc... A co będzie, to będzie. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Dajcie dla mnie łapki w górę, stawcie komentarze, stawcie pozytywne przemyślunki, albo negatywne przemyślunki, albo co tam wpadło wam do głowy. Jeżeli ktoś z was chce wesprzeć projekt Find Yourself, to zapraszam na Patronite, na PayPala. Możecie zakupić moje kursy, kurs pewności siebie albo koncentracji. I jeżeli ktoś chce skorzystać również z moich konsultacji prywatnych, to serdecznie zapraszam. Wszystkie linki są na dole i zapraszam jeszcze na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo, buźkę. A teraz szybko, zanim trafi do nas, że to bez sensu. Tak to już właśnie jest. Żaden twórca czy artysta nigdy dokładnie nie wie, skąd bierze się ta wewnętrzna energia, ta pasja, ten talent, który służy mu do tego, aby tworzyć, aby udzielać odpowiedzi na najbardziej egzystencjalne pytania, jakie dotyczą nas wszystkich, bo to nie dotyczy tylko ciebie, tylko nas, jako ludzi. To jest głębokie, słuchajcie. Co my w ogóle możemy wiedzieć o życiu? I to jest tak, że siadasz sobie przed kamerą i wciskasz przycisk, i nigdy w 100% nie masz pewności, co powiesz, więc musisz się dać ponieść i zaufać, że twoja podświadomość wyprodukuje odpowiedzi, odpowiednią treść i że ta treść będzie logicznie spójna, będzie miała sens i zadowoli podniebienia wszystkich twoich widzów. I to się wszystko dzieje w jednej chwili, w jednym momencie, słuchajcie. Nasza psychika nie jest liniowym zjawiskiem, ale jest wielopłaszczyznową formą objawiania się. I nasze życie dzieje się w centrum wielkiego wybuchu, niczym mandala, jak fraktal. I my wszyscy pływamy w oceanie nieskończoności, będąc świadomi tylko i wyłącznie naszych czubków nosa, nazywając je ja.